Witam wszystkich z tej strony, Przyczajon Lemur, w kolejnym odcinku gry Rzeczpospolitą w Europie Universalis 4. Zapowiadała się wojna przeciwko Brandenburgowi. Miałem się tylko jeszcze upewnić, czy... Trochę to inaczej wygląda. Bo był jakiś patch, niewielki. Z tego co widziałem, on się skupiał na naprawianiu błędów. Ja sprawdziłem jeszcze przed tym patchem. Zobaczmy. Walczy z całym światem. Walczy właściwie z całym światem. Dobra, jak wywalimy Austrię z wojny, reszta powinna pójść bez problemu. Więc... miało być bez Anglii, ale jakoś to powinno się ułożyć. Ty masz ile obrężenia? Ty masz 2. Wydamy 4. Wydamy 3 i wy jesteście zajęci. Jeszcze jedną armię gdzieś powinienem mieć. Tutaj, kurde, mogłem ją przenieść najpierw. Gdzieś na główny ląd. Teraz próba przeniesienia jej drogą morską może być niebezpieczna, ale spróbujemy. Możemy wszystkie technologie wojskowe jeszcze dostaniemy innowacyjność, ale na razie nam się to nie śpieszy. Możemy wziąć reformę. Autonomia w terytoriach albo governing capacity. Weźmiemy autonomię w terytoriach, tak podejrzewam. Chociaż no, governing capacity nie potrzebujemy, autonomię zmniejszy. Autonomię w terytoriach to oczywiście też wpłynie pośrednio na szybkość zdobywania punktów reform. Więc na razie skorzystamy z tego, później w razie czego zmienimy. Chyba nie będzie można skorzystać w przyszłym roku z innowacyjności, więc tak, lepsza kawaleria, combat with infantry fire, dobra. Combat with mamy 29, mamy 26 na pierwszej linii. Kawalerię sobie zmienimy. Dobra. Wygląda na to, że nasze wojska są transportowane bez większych problemów. Innowacyjność albo prestiż. Ten prestiż może się przydać do morale armii teraz chociażby. Więc tak. Pierwszy plan. Wywalamy Austrię. Rozwiązujemy jej sojusz z Anglią. I potem będzie bez problemu. Brandenburg zwasalizować nie powinno być problemu. Tylko że Anglia jeszcze zostanie w tej wojnie chyba. Nawet jak Austrię wywalimy. Zaczekamy jeszcze chwilkę. W przyszłym roku odblokujemy technologię administracyjną. To nam odblokuje grupę idei. Tutaj Austria nam się wbija. I kolejną grupą idei naszą będzie religia. Dyplomatyczne. Na razie nic konwertować nie będziemy. Chyba że tutaj coś na kulturę rutańską w sumie. Rutańską mamy akceptowaną. Tylko nie możemy, bo jest zła religia na razie. Okej.
No to 878. Ok. Ta armia chyba szybciej dotrze do Poznania. To jeden, jak ich skoczyliśmy i tak. Morales, technologii 3. Mamy tyle bonusów, naprawdę? Army Tradition 21%. Minus 10 za ten. Ten event, w którym trochę developmentu chce się przenieść do stolicy i jak się temu odmówi, to jest właśnie minus 10% do morale, więc to na pewno zabolało. I lepsza dyscyplinka. W sumie wsparcie nie było potrzebne, ale na pewno nie zaszkodziło. Rebelia, Krymea. Krymscy separatyści. Tak czy siak. Możemy wam dać autonomię? Tak. Całkiem to was nie zniweluje, ale przynajmniej zaraz się nie odpalicie. Przewagę poziomu technologicznego, mają idee defensywne, to im da sporo morale, ale my mamy morale z innych źródeł niż przewagą liczebną. Powinniśmy sobie poradzić. Dyscyplinka lepsza, profesjonalizm o wiele lepszy, tradycja o wiele lepsza. No już uciekają. Dobra, to ich złapiemy. Tak się zaaferowałem tą wojną od razu, a chciałem jeszcze coś powiedzieć, parę rzeczy. Znaczy raz ankietę zrobiłem na temat tego, czy przenieść stolicę do Królewca. Jak zaznaczyłem, to ułatwi przede wszystkim zwiększenie siły naszej floty. First limit 50 to nie jest zbyt wiele. Gdy porównamy z innymi, no to pod tym względem jesteśmy bardzo nisko. Znaczy jak na to, że jesteśmy już potęgą światową na pierwszym miejscu, a flota na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Limit floty na 10 miejscu mamy. Nie mówię, że mamy od razu walczyć tutaj z flotą Hiszpanii, czy nawet Wenecji. Ale plądrowanie stolic przenosi większość developmentu splądrowanego do stolicy, więc gdyby to była, nasza stolica była na wybrzeżu, dawałoby nam to dodatkowo właśnie limit floty. Więc jeżeli nie ma jeszcze komentarza pod tym odcinkiem z linkiem do ankiety, to w poprzednim odcinku powinien być. Więc zapraszam do głosowania. Druga sprawa, mod My Own Taxes, wersja 3.0, zostałem testerem alfa. Nie mogę na razie, że tak powiem, udostępniać żadnych nagrań, materiałów z tego, ani mówić za bardzo, co się tam dzieje, że tak powiem. Jak ktoś chce się dowiedzieć, to niech wejdzie na kanał Discord My Own Taxes i ktoś, kto wie, co można powiedzieć, odpowie ewentualnie na pytania. Ale na pewno w momencie, jak wyjdziemy ją tak z 3.0, to na pewno będą z tym materiały. I przynajmniej będę już wiedział, jak to się gra. Bo jest naprawdę spora zmiana. Tyle raczej powiedzieć mogę. Dobra, wracamy do bieżącej rozgrywki. Jesteście wasalem Bawarii. Okej.
zadania. Klejmy jakieś. To mogę robić dalej, ale... Okej. To jest raczej... Nie wiem, czy to było już wcześniej. Część moda Great Monuments Expanded. Dodaje monumenty w różnych częściach świata. I teraz pytanie, czy on był od początku, czy pojawił się jakiś patch. Ale z tego co słyszałem, mody, znaczy monumenty, które się pojawiają w trakcie trwania tego save'a, się nie pojawią w grze. Bo monumenty się spawnują, że tak powiem, na początku gry tylko. Dobra, czy Saksonię możemy wywalić? Tak, no i właśnie, splądrowanie stolicy. Zabierze, dostaniemy 4 developmentu i teraz z tego dostaniemy. Mamy 64. Jeszcze pieniądze, reparacje, 64 było w Warszawie. I mamy 67, czyli dostaliśmy 3 developmentu. Gdyby te 3 developmentu wylądowało na wybrzeżu, to nasz Naval Force Limit byłby zwiększony o 0,3. Czyli 4 takie splendrowania i mamy zwiększone o 1. Plus ewentualnie może jeszcze w przyszłości jakieś bonusy wejdą do rozmiaru floty. W armię dostaję kolegium... Nie znam niestety. Ale okej. Okay. Mam tam kardynała w armii rzeczywiście? Nie. Mam jakiegokolwiek kardynała? W Poznaniu tylko. Bóg Poznań i Besarabia. Okej. Okay. Papal influence i siła przeciw heretykom. Tak, wy jesteście swoim wywaleni. Możemy zająć stolicę Brandenburga. Coś tu zmieniło swoją kulturę, Ostruda. Może na chwilę przytłumimy trochę tych rebeliantów, żeby w dowolnej chwili nie mogli się odpalić, nawet jeśli szansa na to jest dosyć niska. Morawia. Lądrowanie. Poczekaj, a ile nam w ogóle ta agresywnej ekspansji? Bardzo dużo. Bardzo dużo agresywnej ekspansji. Większość z tego, że tak powiem, zaraz będzie nieistotna, zwłaszcza, że z Austrią na przykład będzie pokój, który zdąży, więc agresywna ekspansja zdąży spaść poniżej 50, zanim ten pokój wygaśnie. Ale lepiej na razie nie plądrować więcej w tej okolicy, więc jak Morawia chce zawrzeć pokój. Wezmę tylko pieniądze, reparacje. Handel mi wasz niepotrzebny. Kilka. Mógłbym zwasalizować Austrię. Za 200 punktów dyplomatycznych, ale ile agresywnej ekspansji. Czy wasal może być cesarzem świętego cesarstwa rzymskiego? Pojęcia nie mam. 200 punktów dyplomatycznych mam. Że tak powiem, ale czy Anglię też? Też. Oni wszyscy są wezwani jako co-belligerent. Mogę ich wszystkich zwalizować. Czy Bawaria jest też elektorem? Bawaria nie.
Pierwsza idea religijna, dodatkowy misjonarz. Tutaj na chwilkę tylko przytłumimy tę rebelię. Ta armia jest gotowa do działania. Trzeba odbić Poznań. Tu jest kopalnia złota obok zaraz. Zawsze pamiętam, że gdzieś na tym obszarze, ale nie jestem pewien, czy to Neuhaus, czy Zips. Może powłączam tutaj edykty na... Nie mogę odpalić, bo nie wykupiłem umiejętności na obronę przed reformacją. Dobra, z wami miałem zawrzeć pokój tak w ogóle. Bez plądrowania. Hajs, reparacje. I jest, zakończysz rywalizację, żebyśmy dostali prestiż i tym podobne. Dobra. Jesteście na 50%, więc możemy wrócić do działania. Się tutaj rozprawić z tymi armiami. Też tam moglibyście pójść. Udałoby się Bawarię wywalić najpierw z wojny. Berlin w pełni, Brandenburg w pełni zajęty. Teraz tak wy pójdziecie, a wy jednak na północne Węgry. Tutaj znaleźliśmy armię angielską. Ryazan tutaj. Wiecie co, ustawię was wszystkich na wsparcie. Bułgaria straciła większość armii z tego co widzę, bo mieli sporą. Widzimy tu ich force limit gdzieś? Chyba nie. Ale z tego co kojarzę, mieli gdzieś tak 14-15 regimentów ostatnio.
Gdyby nie ta armia, to jeszcze mógłbym zaryzykować wejście tutaj. 3-0-3, nie mają żadnego dobrego szoku nawet. 3-4. Ustawimy się za tym portem w Tolcu, za stolicą Bułgarii. Port Ford by się tu przydał w sumie. Ale dobra. Wbijać czy nie wbijać? O, to jest pytanie. Oni tutaj mają jednego dowódcę z 1-3 statystykami bojowymi, tutaj 3-0. Też ma 3-4. Mamy kogoś lepszego? 6-4. Albo 2-5. Mamy ciebie. Zniknąłeś stąd. Tutaj mu potrzebny ktoś z oblężeniem. A tu jest jeszcze ta armia austriacka. Dzielcie się jakoś bardziej, proszę. Nie, to się nie uda. Trzeba się stąd wycofać i skupić na głównych terenach Austrii. Teraz rzeczywiście większość z tych armii znikła, to może jednak... Bijemy się w Besarabię. Nie tędy, nie tędy. Dobra. Jeśli oni pomogą, będą musieli przerwać oblężenie. Jeśli nie, stagwaj. Super. Teraz to samo spróbujemy zrobić z Besarabią. Okej. Raimonda Srej. Może być ty też. Jest spora armia austriacka obok. Czy Austria już się podda? Nie. Bawaria już się podda, tak. Tylko 8 warscora możemy wykorzystać w żądaniach naszych, więc jeszcze poczekamy. Nie powinni nawet próbować pomóc, super. Teraz już nie złapiemy, ale teraz uratujemy Podolę.
przed reformacją i skorzystamy. Na tych trzech state'ach powinno wystarczyć. No i Austria próbuje tutaj pomóc. Jeśli teraz im się nie uda oblężyć, to teren, że tak powiem, będzie po naszej stronie. Inaczej Austria pomoc Austrii tutaj już się na nic im nie przyda. Odpuścili nawet. Myślałem, że będzie Stackwave nawet. Austrii nie, z Austrią nie chcę zawrzeć białego pokoju, tylko chociaż zerwać ich traktaty z Anglią. Moc wojskowa albo trochę profesjonalizmu. Pilnie mocy wojskowej nie potrzebujemy. Nie mamy żadnych idei wojskowych do odblokowania. Więc szlachta też jest lojalna. Zerknijmy przy okazji na naszego. Na naszych następców. Austriaków na pewno nie chcemy w tym momencie. Ale właściwie nie musimy się martwić, bo mamy taką przewagę dla naszego lokalnego kandydata, że na pewno wygra. Szkoda, że jest dosyć stary, jakby nie patrzeć. Ale przynajmniej jest ponad 20 lat różnicy z serią. Jeszcze ta wojna, bitwa się nie zdążyła skończyć. Sądziłem, że jeszcze dostaną więcej wsparcia. Okej, bitwa się skończyła i wejdą właściwie na przegraną walkę z góry. Wydajność handlu. Awansujemy cię na drugi poziom. Dobra, weźmiemy od Bawarii reparacje i pewnie tylko pieniążki dodatkowe. No. Można by zrobić pełen state. Mógłbym najpierw skoncentrować development, więc byłoby tańsze zakorowanie. I w przyszłości też tańsza konwersja kultury w razie czego. Dobra. Tańsza stabilność raczej nam się nie przyda. Bo nie podnosimy raczej stabilności punktami administracyjnymi, ale trzeba odblokować, żeby przejść dalej. A propos punktów papieskich mamy dużo, zainwestujemy trochę. Zostanie kontrolerem kurii, manpower mógłby się przydać. I weźmy podatki może dodatkowe.
Siema, nasz maksymalny absolutyzm. Minus 0, no już nie jest tak źle jak minus 60. Ale nadal za wiele nam to nie da. Ten Nowgorod jeszcze istnieje. Nie. Nie pomożemy niestety. Tak, bo sobie dadzą radę z tymi dodatkowymi armiami. Ja, trochę na siebie zarobisz. A więcej punktów wojskowych nie zaszkodzi. Tą pierwszą bitwę wygrali, ale Austria teraz biła z większą armią. Niestety. Poczekamy chyba, aż będzie trochę taniej. 60, 37. Albo może jednak nie. 61, 26 miesięcznie. Też w Krakowie wcale. Aha, poprzez bycie sąsiadem się rozprzestrzenia przede wszystkim. Konsolidujemy tutaj regimenty. I na tym zakończymy ten odcinek. Jesteśmy w trakcie wojny nadal oczywiście, niestety. Ale dzięki tym, którzy oglądali, jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę. Siemanko i do następnego razu. Cześć!